W najbliższą sobotę mamy szansę uczestniczyć w jeszcze jednym wydarzeniu związanym z historią miasta. Zbliża się 23 sierpnia, dzień, w którym Suwałki świętują odzyskanie niepodległości. Rok temu obchodziliśmy okrągłą, setną rocznicę tego wydarzenia i bawiliśmy się wówczas doskonale. W tym roku obchody znacznie skromniejsze z uwagi na pandemię. Na 11 zaplanowano złożenie kwiatów pod pomnikiem POW na cmentarzu przy Bakałarzewskiej. 45 minut później pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. W sobotnie południe odprawiona zostanie msza polowa w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich oraz w intencji Polskiej Organizacji Wojskowej i wszystkich, którzy oddali życie za wolność Suwałk i Suwalszczyzny. Między 16 a 18 chętni będą mogli posłuchać wokalnych popisów suwalskich starszaków, którzy zaprezentują repertuar z miejskiego folkloru. Hasło koncertu: na Gnojnej w Suwałkach bawimy się. Po okołogodzinnym występie zmiana repertuaru. W śpiewach patriotycznych pieśni prezentowanych przez kolejne formacje seniorów będzie mogła wziąć udział również publiczność.